Cześć, siemanko moi drodzy, witam was jakże bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku, w którym to będziemy sobie rozpatrywać nieco bardziej skomplikowany system lotto, ale zanim zacznę, no to łapę w górę każdy zostawia. I do 7000 widzów brakuje nam 20 kilku osób, tak więc subskrybuj, jeśli nie subskrybujesz, a dasz mi po prostu tą jakże dużą radość życia, tworzenia i wrzucania kolejnych systemów. A teraz bez przedłużania, jesteśmy oczywiście w grze Multi-Multi, oczywiście nie mogłoby to być tak oczywiste jak się wydaje, ale jesteśmy w grze Multi-Multi, w której to dzisiaj rozpatrzymy sobie taki nieco bardziej skomplikowany system, a mianowicie składający się z dwóch bloków. I powiem wam dlaczego zdecydowałem się wam przedstawić tenże system. Po pierwsze gramy tutaj tak na 18 zakładów, wybieramy sobie liczb 7, czyli 3 w bloku pierwszym i 4 w bloku drugim. I skąd się wziął pomysł? Właśnie, czym jest w ogóle blok pierwszy? Blok pierwszy, o, wybaczcie, mam nie w tej dłoni myszkę, czyli blok pierwszy. Miałem takie przypadki w swoim życiu, gdzie siedziałem sobie, typowałem te zakłady, szukałem właściwych liczb i na przykład wychodziło mi w czasach, kiedy ja grałem, że jedną z liczb na przykład było 63, która praktycznie zawsze, ale to zawsze, kurczę, wypada. No i powiedzmy tak, to było wtedy chyba 63, 73 i 80 albo 79, mniejsza o to. No i powiedzmy, że to będzie 80. Bardzo umiem ósemki robić prawą ręką. No więc powiedzmy tak, że to jest blok pierwszy, czyli takie liczby po prostu stuprocentowe pewniaki, które no praktycznie, nie wiem, przeglądać ostatnich 10, 15, 20, 30 losowań i one się pojawiają czasami jedna, czasami dwie, a czasami cała trójka. No i po prostu trudno byłoby je zaklasyfikować nieco inaczej. No i to jest właśnie, powiedzmy, nasz blok pierwszy. Takie stuprocentowe super pewniaki, wrzucamy je w blok jeden. Tu akurat mamy system na trzy sztuki, czyli trzy pewniaczki sobie z jednej strony bierzemy. A jeżeli chodzi o blok numer dwa, i tutaj tak, zależy od systemu, też zaprezentuję wam, jeżeli oczywiście będzie no, jakieś tam zainteresowanie, dużo łapek i wyświetleń, to zaprezentuję wam system, gdzie mamy tutaj tylko dwa pewniaczki, a tutaj mamy więcej liczb i to też nie jest wcale takie głupie, bo wtedy do bloku drugiego wrzucamy w tym przypadku może być to drugi zestaw pewniaków, bo cztery sztuki takich w miarę regularnie się pojawiających. Ja natomiast zazwyczaj miałem właśnie takie dwie, trzy mocne liczby i cztery, pięć, sześć takich, które no w miarę wykazują się jakąś tam obecnością. Natomiast nie są one no takimi mega, mega, mega pewnymi, nie są tak regularne, czyli powiedzmy padają co dwa, trzy losowania. No każdy system generalnie no to rozpatrujemy na zasadzie większej ilości losowań niż jedno, bo no jedno to jest totalny przypadek. No czyli w bloku drugim wybieramy sobie kolejne liczby, które możemy albo właśnie zaszeregować jako tu super pewniaki, jeżeli mam aż tyle, chociaż każdy kto gra wie, że tak nie jest. Albo tu mamy te mniej, tam gdzieś występujące, nie wiem, jedynka, dwójka, ósemka i 30. Wiem, piękne 30. No i teraz tak, no wiadomo, blok numer jeden, czyli standardowo indeksy, pierwsza liczba, druga liczba, liczba trzecia. Analogicznie ma się sytuacja tutaj, czyli to jest jedna, liczba numer 1, liczba numer 2, numer 3, numer 4, tak, czyli ósemka jest trójką, czy to trójka miała być, nie pamiętam, czwórką jest trzydziestka i to są indeksy, tak, czyli liczba, którą wybraliśmy jako pierwszą, drugą, trzecią i analogicznie w tejże sytuacji pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. I teraz rozpisujemy sobie zakłady według tutaj tego schematu. Mamy, jak widzicie, 18 zakładów z 7 liczb tak naprawdę, które gramy, a rozpisujemy je na zakłady trzyliczbowe, tak. Czyli mamy szansę wygrania już jakichś tam pieniędzy, może nie mega szałowych, ale sporą szansę, działając na tych wszystkich pewniakach. I tak, tutaj widzicie z pierwszego bloku zawsze wybieramy liczbę pierwszą, czyli te nasze stuprocentowe pewniaki, które no, sypią się jak 150 i za każdym razem będą. A do bloku drugiego bierzemy dwie liczby z tego oto względu, że właśnie maksymalizujemy oczywiście szanse, czyli one nie wpadają tak mega regularnie, czy nie ma takiego super hiper szału na nie, więc musimy je zastosować po dwie. No i w tenże sposób właśnie pierwsza liczba z bloku pierwszego, liczba pierwsza i druga wybrana w drugim bloku to nasz pierwszy zakład, zakład 15 to trzecia liczba tutaj z pierwszego bloku. Nie wiem czy włączyłem przechwytywanie kursora, więc wam pokazuję, ale jak nie włączyłem to nie włączyłem. Trzecia i tak mówiliśmy o 15, druga i czwarta wybrana z bloku drugiego. I w tenże sposób tworzymy kolejne i kolejne i kolejne nasze zakłady aż do 18. Jest to taki systemik troszkę złożony, skomplikowany, ale myślę, że interesujące, nie tylko takie proste, które wam zazwyczaj daję. No i mamy tutaj tabelę wygranych, czyli jeżeli trafimy sobie w pierwszym bloku 0, w drugim bloku 2 lub 3, to już coś tam nam się zwraca.
Natomiast zaczyna się już tak całkiem fajnie, jak widzicie, na przykład kiedy trafimy w pierwszym bloku jedną, w drugim bloku dwie z tych czterech wybranych i jedną z trzech, no to już mamy tak chociażby jedną trójeczkę płatną, czyli się robi fajnie już na tym poziomie 1-3, no to już mamy trzy trójeczki, a 3 i 4 w pełnym trafieniu mamy 18. Oczywiście każdy z Was może sobie to wszystko samodzielnie policzyć, rozpisać, zobaczyć, czy mu się gdzieś to opłaci. A jeżeli macie jakieś swoje pewne liczby, napiszcie je w komentarzu. Ostatnio sprawdzaliśmy sobie właśnie jeden system widza, właściwie jedną z liczb widza, jeden zestaw liczby widza, i które, no też odcinek zrobił fajne wyświetlenia, więc jeżeli macie te swoje jakieś tam typy, no to ja jestem w stanie zrobić kolejne odcinki. Na zasadzie sprawdzamy systemy widzów, sprawdzamy liczby widzów. Ja tymczasem dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego popołudnia, wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie, czujcie się dobrze. Do zobaczenia już wkrótce, zostawcie subskrypcję 20 parę sztuk do 7 tysięcy. Na razie, cześć!